Widzowie, to jest niesamowite, ale dzisiaj spędziłem 3 godziny na nowej becie 0.59 w Stumble Guys tylko po to, żeby przejść nową mapeczkę solową. Mówimy tutaj o mapie Stumble Up, która polega na tym, że od samego dołu do samej góry musisz przejść w jak najszybszym czasie i na pewno już doskonale wiecie, że nie da się tego zrobić. Nie mam pojęcia, ile miałem prób, ale koniec końców udało mi się dojść na sam koniec, gdzie widzieliśmy na przykład szkielety rekinów czy ruszające się klocki. Jeszcze nigdy nagranie odcinka tak mnie nie wkurzyło, więc obejrzyj to do końca, a wy w sklepie w Stumble Guys wpisuj kod Abra raz na tydzień. Widzowie, wybrałem skin do zadań specjalnych, to jest jakiś komandos i tylko on może sobie poradzić na właśnie tej nowej mapie Stumble Up. Widziałem, że youtuberzy z zagranicy mieli czasy po 8 czy 9 minut, więc ile my będziemy mieli? No to jest całkiem dobre pytanie, dlatego że teraz, słuchajcie, twórcy tacy jak ja, tylko że z zagranicy, też na Discordzie skarżą się, że ta mapa ma jakieś błędy po 3-4 minucie, gdzieś tam w połowie, że nie da się przejść, więc przekonajmy się o tym. My oczywiście lecimy i słuchajcie, moim zadaniem nawet nie jest zrobić teraz rekord czasowy, a po prostu przejść to do końca, no bo wiecie, ja jeszcze nie wiem, czy nawet byłem choć raz w połowie, a przez to, że nie ma checkpointów, to serio ta giereczka staje się bardzo, ale to bardzo trudna. Jak oglądałem właśnie youtuberów za granicą, którzy chcieli przejść to całe, to oni mieli na przykład, żeby nie skłamać, kilkadziesiąt prób, więc ja się trochę cykam, że mnie też to czeka, ale nie poddajemy się. Oglądajcie to do końca, serio, bo takiej mapy jeszcze w Stumble Guys nie było i czegoś takiego jak ten odcinek nie było, no bo kurde, no to jest gierka solowa, więc musicie zobaczyć, jak mi tutaj pójdzie. Ja oczywiście nie będę się spieszył, nie, widzowie, tu nie chodzi o to, serio, żeby się spieszyć. Nie mamy tutaj emotek, możemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie i na swój skill albo jego brak, no nie? No ale dobra, jedziemy. Mamy, słuchajcie, już tutaj minutę. Tą jeszcze jakby, wiecie, funkcję znam, bo tu są te plastry ze Stumble Cove, czyli tej mapy dla tak jakby początkujących, no nie? Tutaj mamy oczywiście jakieś TNT. Mamy także platformy z tego, wiecie, floor flipa, floor flip. Dokładnie tak się nazywała ta mapeczka, więc jest git. Okej. Tutaj ten etap też jeszcze mniej więcej ogarniamy, więc sobie przechodzimy tutaj, przechodzimy sobie tędy. Tutaj, wiecie, na szybkości sami widzicie, no stress. Bo tak jak mówię, tu jeszcze wiem, słuchajcie, gdzie jesteśmy i co robimy. Okej, ale zaraz będą tarapatation. Okej, let's go. Dobra, z tego tutaj na to ciach, ciach. I tutaj z tego, uwaga, na to ciach, ciach. Dobra, okej, no to do tego czasu jest ogarnięte. Ja wiem, że tutaj lepiej iść w prawo, ale trochę się boję, trochę się, słuchajcie, boję. Więc wylećmy sobie tutaj, okej. Jesteśmy, słuchajcie, gdzie my w ogóle, słuchajcie, jesteśmy? To jest dobre pytanie i co ja mam teraz zrobić? No tak, słuchajcie, nawet jak próbuję tutaj przeskoczyć w ten sposób, to się po prostu nie da. No i dobra, słuchajcie, sami widzicie, mamy 6,5 minuty, a ja znowu wróciłem tutaj. I pytanie, co ja mam tutaj, słuchajcie, takiego odwalić? Którędy mam polecieć? Bo ja bym chciał polecieć tędy, ale boję się, że potem tego nie przejdę, no nie? Więc dobra, co, próbujemy w takim razie. Let's go, widzowie, let's go. Okej, i przeskakujemy. Dobra, jesteśmy. Udało nam się tutaj, słuchajcie, przeskoczyć, więc idziemy do kolejnego etapu, ale tak jak już wspominałem, kiedy graliśmy z Julii, szkoda, że tu nie ma checkpointów. Te checkpointy naprawdę by się przydały. Tutaj najlepiej polecieć tamtym śmigłem, no nie? Ale ja nie będę ryzykował. Wolę sobie tu... O kurde, czy ja w ogóle będę w stanie... Okej, jestem w stanie tutaj, słuchajcie, przeskoczyć, ale to są na tyle duże odległości, że to nie jest aż tak S, jak mogłoby wam się w ogóle wydawać, no nie? No i dobra, tutaj też, słuchajcie, na odcinku, kiedy pierwszy raz graliśmy, przeszedłem, no nie? Że jakby tutaj w tym miejscu jeszcze byłem. Więc zobaczmy, słuchajcie, jak mi tutaj także teraz pójdzie. Dobra, lecimy sobie tędy, lecimy sobie tutaj tędy. Dobra. Tutaj ładnie oczywiście, no wiadomo, wiadomo, na totalnym luzaczku. Tutaj sobie też przeskakujemy, też jest spoko. Okej, tutaj są te kratki, które są nie za fajne, ale też sobie je tutaj przechodzimy i też jest całkiem git, no nie? Tutaj oczy... Ej, dobra, a to co to było akurat? Serio, co to był za błąd? Nie, powiedzmy sobie szczerze, sami widzieliście, nie miałem prawa dotknąć tego, a i tak mnie gra zrzuciła, no to niezła beta. I wiecie, ja znowu teraz przez 5 minut muszę to przechodzić. Dobra, znowu jesteśmy na tym etapie i teraz pytanie, czy uda nam się, słuchajcie, to przejść, czy nie. Jestem, słuchajcie, dobrej myśli, więc uwaga... Dobra, nie wiem, słuchajcie, która to już jest próba, ale no spróbujmy. Pytanie, czy lecimy, słuchajcie, tym wiatrakiem, czy lecimy znowu tymi skałkami. Kurde, no bo serio, jeżeli to ma się znowu źle skończyć, no to słuchajcie, ja lecę tutaj tędy.
Serio? Dobra, serio. Mamy 15 minut. Ja sobie chciałem dać limit czasu 20 minut i jeżeli nie wyjdzie, to po prostu zmieniam skina. No ale dobra, teraz słuchajcie, spróbujmy faktycznie polecieć tutaj. Ale... ale co jest? Dobra, próbujemy po raz kolejny, słuchajcie. Wskakuję tutaj i tu zauważyłem, że te kafelki przechodzę już znacznie, ale to znacznie sprawniej. Patrzcie, nie ma w ogóle tutaj stresu, że mi się nie uda tego przejść, no nie? Akurat teraz to tak troszeczkę, o, zważywiłem, ale teraz już powinno trochę pójść szybciej. Dobra, tutaj siup, siup, okej. Tutaj tak samo. I za każdym razem, słuchajcie, przechodzimy do tamtego etapu i, że tak powiem, nie ma lipy, no nie? Ale lipa się robi, słuchajcie, tutaj. I teraz jak ja mam to wyczuć, żeby, słuchajcie, to dobrze zadziałało? No słuchajcie, leci tutaj to śmigło, więc ja lecę teraz tak. Teraz... ale no teraz co zrobiłem, nie tak? Dobra, okej, to jest chyba moje ostatnie podejście tym skinem. No naprawdę, serio, żeby nie przejść czegoś tak prostego. Dobra, teraz słuchajcie, naprawdę już... nie. Nie, nie da się. Ewidentnie ten skin, słuchajcie, nie daje sobie rady, dlatego teraz kręcimy tym kołem. No, naprawdę, naciskam spację i jakoś kiedy grałem pierwszy raz w ogóle w tą mapę, to bez problemu się dało. Nie było żadnego problemu i mogłem przejść, natomiast teraz nie ma takiej możliwości. Gdyby ktoś jeszcze zapytał, których skinów nie mamy z tej bety, to już pokazuję. Nie mamy takiego Master Slow, czyli leniwca, nie mamy kaktusa i nie mamy tego Flying Dutchmana. On mógłby ogarniać, bo jest latający. Więc w takim razie spróbujmy dać mu szansę, tylko najpierw go jeszcze trafmy. No nie? Serio, bo to jest jedyny mityczny skin, którego w tym momencie nie posiadam, ale ten leniwiec też jest fajny i chciałbym go mieć. Kurczę, hamburgera oraz, słuchajcie, kolby kukurydzy, która też tam się nam przewinęła, nie testowałem jeszcze, ale serio musimy mieć tego latającego gościa ze SpongeBoba. Ej, popcornik też jest dobrym skinem, no naprawdę, muszę przyznać. Dobra, dawajcie, zakręcimy sobie czterokrotnie. Zobaczmy, może czterokrotne zakręcenie przyniesie nam szczęście, bo mówimy dalej o trzech skinach, prawda? Okej, są animacje czy emotki, których oczywiście i tak nie użyjemy na tej mapie, bo na tej mapie używać niczego nie można, no tylko kroki. No i dobra, mamy Flying Dutchman, więc już, słuchajcie, jest nieźle, bo go mamy i go zaraz przetestujemy, ale czy faktycznie okaże się on być lepszą skórką, która nam pomoże, tego nie wiem. No wiecie, to tylko niby skórki, ale z drugiej strony to może coś dać. Dodatkowo, słuchajcie, zmieniamy kroki, nie ma innej opcji. Weźmiemy, słuchajcie, te bąbelki. Skoro są specjalne, to chyba po coś są specjalne. A w skórkach, tak jak mówiłem, bierzemy tego Flying Dutchmana i muszę przyznać, ej, on w ogóle jest bardzo dużym skinem, bo bardzo wysoko nad ziemią lata. Nie chcę tego robić, ale zaakceptuj i stwórz party. W sumie to party sam ze sobą, ale niech będzie. No dobra, sama skóreczka jest naprawdę fajna. Fajnie się kamufluje też, słuchajcie, na tej trawie. I w takim razie chyba możemy wystartować. Co prawda mamy 30 sekund, ale i tak, słuchajcie, ciśniemy teraz. Jak to zrobić, słuchajcie? Czy to musi być full fokusik, czy nie? No właśnie, kurde, bo jakoś ja tych wiatraków tam nie mogę przejść, a to wydaje się być banalnie prosta sprawa, no nie? Dobra, polecimy sobie tutaj boczkiem, żeby oczywiście wszystkiego unikać. Jazda, jazdunia tutaj, jazdeczka. Dobra, i tutaj na spin go round, no bo to jest element ze spin go round, prawda? No nie? A ten element znowu jest ze Stumble Cove, czyli tej mapy dla początkujących, gdyby ktoś pytał. Te oczywiście obracające się, no to one są na różnych mapach, no na przykład na Turbo Temple są, no nie? Więc też spoko, ale tutaj jedziemy i mamy taśmę jak na przykład na Hot Wheels Castle. Let's go! Tutaj znowu floor flipek oczywiście, ale no, tym razem, słuchajcie, będzie lepiej. Tym razem musi być lepiej. Dobra, stajemy sobie tutaj. Niech ta platforma troszeczkę tam pójdzie do góry, no nie? Wiadomo. Teraz tutaj też oczywiście niech ona pójdzie do góry. No i dobra. Let's go. Tutaj, słuchajcie, w ogóle raz spadła na mnie kula do kręgli i też mnie wywaliła, jak sobie grałem, no nie? Więc to też było dość przekichane, no ale niech będzie. Okej. Tutaj sobie przeskakujemy tak, tutaj sobie przeskakujemy tak, dobra. Spoko, tutaj też spoko i tutaj też spoko, dobra, jedziemy. Ten etap akurat lubię, bo tutaj nawet nie trzeba się zatrzymywać, tutaj po prostu się jedzie, przeskakuje się podwójną spacją. No i dobra, tutaj także, słuchajcie, walnęła mnie ze dwa razy już nawet kula do kręgli, ale to jest ogólnie do przejścia, no nie? Na totalnym luzaczku. Dobra, tutaj właśnie sobie ciśniemy. O, widzicie? Są te kule do kręgli. Są, są! I one naprawdę nie są zbyt miłe, gdyby ktoś pytał. Dobra, tutaj, słuchajcie, przeskoczymy sobie tutaj. Okej, tutaj, nie nadrobimy, więc musimy, o, w ten sposób sobie nadrobić. I dobra, i tutaj ciach, ciach, okej, i jesteśmy, słuchajcie. Półtorej minuty nam mniej więcej to zajęło i znowu mamy tą samą sytuację. I pytanie, czy ja mam naciskać tą spację, słuchajcie, czy nie? Dobra, słuchajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wróćcie, wróćcie. Ale,
Ale tym, nie no, naprawdę, serio, jak to się w ogóle stworzyło? Dobra, słuchajcie, znowu mamy tą samą sytuację. Jedziemy, nie ma opcji, słuchajcie, teraz nie przegrywamy tego. Po prostu przechodzimy jak największe szefy na całym świecie w Stumble Guys i robimy, słuchajcie, to na bajojajo. Wiecie co, wybiorę teraz ten inny wiatrak, tak mi się wydaje, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy naprawdę lepsze, ale no, po prostu, ten lewy wiatrak nie działa, on nie pracuje, słuchajcie, no nie? On nie chce współpracować, więc wybierzemy, słuchajcie, prawy. Tylko jak teraz to zrobić, żeby to dobrze wyszło, słuchajcie? Dobra, wjeżdżamy, wjeżdżamy, bo się wjeżdża. Ej, ja nacisnąłem spację. Widzowie, co ja mogę zrobić więcej? Nie, naprawdę, co ja mogę zrobić więcej? Możemy coś powiedzieć? Dobra, słuchajcie, wrócę się tutaj, okej. Teraz jak się tutaj wróciłem, to przynajmniej mam szansę to nadrobić, prawda? Jeszcze raz. To jest taki mikro checkpoint, nazwijmy, ale no naprawdę, musicie mi uwierzyć, czy daje spację, czy nie daje, jest i tak źle, i tak niedobrze. Dobra, w takim razie lećmy. To samo. Ej, serio, jest dosłownie to samo. Jak to jest możliwe? Dobra, no to znowu, słuchajcie, spróbujmy polecieć na kolejny checkpoint. Tak jakby, znaczy taki udawany checkpoint, no nie? Dobra, tutaj, ładnie, pięknie i znowu wracamy. Ale serio, ja nie umiem tego wytłumaczyć. Serio, co ja nie zrobię, jest źle. Naprawdę, ale przynajmniej tutaj, tak jak sami właśnie widzicie, mamy opcję tego powrotu, więc to jest w porządku, no nie? Dobra, dawaj, wjeżdżamy tutaj i teraz tak, a może, czekajcie. A może teraz inaczej to zrobię. Mam lepszy pomysł, słuchajcie. Mam teraz lepszy pomysł, dobra, siup. Nie, nie. Nic, nic to nie daje. I to mniej więcej pisali twórcy właśnie z zagranicy. Pisali oni, że są miejsca, których nie da się przejść, dlatego że ta beta była aktualizowana. Kiedy ja nagrywałem odcinek, no nie, po raz pierwszy z tej mapki, to potem jeszcze był update tej bety. Oni tam dodali jakieś parę udziwnień, no nie. I od tamtej pory właśnie oni pisali, znaczy inni youtuberzy, że miejscami nie da się tego przejść. Ja akurat nie pisali o tym miejscu, ale być może to też jest jakieś zbagowane, no bo wy ty fy. Dobra, widzowie, jaką teraz przyjmujemy taktykę? Lewa czy prawa strona? Serio, bo ja już nie mam totalnie pojęcia. Ja bym to zrobił lewą stroną, szczerze. Przynajmniej spróbował jeszcze raz. Dobra. Wróć się, wróć się. Okej, okej, dobra. Tu już był fail, ale udało mi się to nadrobić. Straszna masakra tutaj była. Dobra. I tutaj. Doskocz, doskocz, do góry, do góry. Ojo. Dobra. To było za mocne. To było po prostu za mocne, jak ledwo udało się tu przeskoczyć, ale to nie powinno być przecież aż tak trudne, a jednak jest. Dobra, to śmigło, słuchajcie, chyba zostawimy w świętym spokoju, bo się go po prostu boję. I teraz, słuchajcie, siup, siup, tutaj musimy po prostu bardziej ogarniać, okej, okay. Tutaj siup, siup, też na to i tutaj siup, siup, dobra. Jesteśmy, słuchajcie, mniej więcej na miejscu i teraz... Oj kurde, mocny moment, wiecie co? A zastanówmy się chwilę, popatrzmy co tutaj się dzieje. No nie? Żeby nie było lipy, bo już i tak mam 20 tutaj prawie 2 minuty. Przechodzimy jeden wałek, drugi wałek. I potem, słuchajcie, jest ten statek piracki, prawda? Wylatują z niego kule do kręgli, a nie bomby, więc to wybuchać nam, słuchajcie, nie będzie. Ale pytanie, jak to, słuchajcie, najlepiej przejść? Bo my powinniśmy taką długą rurę tutaj zrobić po prostu. Zaraz wyczekam taki moment i spróbuję po prostu dzidę normalnie tutaj zrobić. Okej, to będzie ten moment, słuchajcie, to będzie ten moment. Więc jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, tutaj też jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, i pierwsze przeszliśmy, okej. I teraz, słuchajcie, musimy przeskoczyć tutaj do drugiego i tutaj też powinna być dzida, słuchajcie, robiona, ale tu już jest gorzej, dlatego że sami widzicie, są właśnie te kule do kręgli, między innymi, no nie? Tutaj z kolei, słuchajcie, musimy wejść do góry, okej, bo to będzie łatwiej wtedy przeskoczyć, dobra, tak daleko, słuchajcie, jeszcze nigdy nie byłem ogólnie, gdyby ktoś pytał, więc trzeba uważać, słuchajcie, trzeba serio tutaj uważać, dobra, 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 i tutaj tak samo, oj, uderzył, ale spoko, przeżyjemy, 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 przeżyjemy i tutaj... Na statek piracki, dobra, okej, jeszcze ani razu, słuchajcie, na tym statku pirackim nie byłem. I widzę, że, o kurde, to są jakieś dziwne bloczki. Czekajcie, czy ja będę spadać? Okej, będę spadać. Więc najpierw się zastanówmy, czy, słuchajcie, okej, ta platforma, na której teraz staniemy, to ona się nie rusza, prawda? I teraz w ogóle będą tak, takie klocki. Je kojarzymy też ze floor flipa, ale będą też, słuchajcie, rekiny. No i kurde, tu są trampoliny. A może trampolinami by spróbować? Czekajcie, bo ja muszę wyczaić muszę mechanizm, jak one się poruszają. Zmienia się to, zmienia się to, zmienia się to. To na czym można stać?
Na niczym. Na niczym, po prostu słuchajcie, trzeba lecieć. Dobra. Ej, to jest tak, słuchajcie, skomplikowane, że za każdym razem jest inny schemat. Serio. Dobra, jedziemy w takim razie, słuchajcie. Jedziemy, tutaj nie śpimy. Dobra, tutaj także, słuchajcie, czekamy na to. Tutaj doskakujemy na to. Okej, tutaj to się będzie zmieniało, więc lecimy tak. Dobra. Okej, wiedziałem, że to się tutaj zmieni. Więc dobra, spoko. Okej, poczekamy, słuchajcie, jeszcze chwilę. Okej, i przeskoczymy sobie na to. Tutaj też poczekamy sobie chwilę. Dobra. Nie. Dobra, nie wiem, słuchajcie, czy miałem tutaj być, ale tu się, słuchajcie, ten klocek zmienia. Okej, on się jakoś zbugował. Ty, to gdzie ja mam teraz polecieć? W którą stronę? Ej, bo nie wiem, na trampolinę? Tutaj przed siebie nie doskoczę. Nie doskoczę, nie ma szans, słuchajcie. Nie ma absolutnie tutaj szans, żebym doskoczył przed siebie. Więc chyba muszę się wrócić na ten niebieski, ale z tego niebieskiego nic nie zrobię. O kurde. Ej, serio, a może na te dolne, słuchajcie, powinienem przeskoczyć, chyba że... Dobra, czekajcie, spróbujmy trampoliny, słuchajcie, spróbujmy sobie tej trampoliny. Aha, ta trampolina nam nic nie daje, znaczy trochę nam daje, bo przeskoczymy na ten niebieski, tylko ja muszę poczekać, aż on się, słuchajcie, tutaj obróci. Dobra, polecę tutaj tak, okej, teraz czekam. Tutaj, słuchajcie, przeskoczymy, dobra, okej, i teraz pum, i tutaj znowu jesteśmy na trampolinie. Dobra, i teraz na ten czerwony, słuchajcie, musi... O kurde, ale jazda się tutaj zrobiła. Dobra, niech on się tutaj przekręci. Okej, i teraz poczekamy, słuchajcie, żeby było bezpiecznie. Lecimy znowu na trampolinę, słuchajcie. I co nam daje ta trampolina? Ty. Ona nam nic nie daje. Czy ona daje nam powrót jakby? Czy mi się tylko wydaje, bo nie doskoczymy, słuchajcie. Dobra. A, doskoczymy. Okej. Dobra, nie pomyślałem w ten sposób, ale jednak doskoczymy, więc spoko. Pytanie, czy to jest na zasadzie właśnie takiego, nazwijmy to, checkpointa, czy to, słuchajcie, jednak nas da gdzieś da... Aha, da nas aż tutaj. Dobra. Oj, trzeba się wrócić. Muszę być na samej, słuchajcie, krawędzi idealnej. Dobra, i pum! Dobra, ale jestem już na trampolinie. O kurde, ale jazda się tutaj zrobiła. No, słuchajcie, ta gierka naprawdę jest trudna, ale dobra, mamy to. Mamy. Pojął! 25 minut, słuchajcie, i jedziemy. Teraz tak, widzę, że mamy tutaj rekiny, więc pytanie, słuchajcie, czy na te rekiny już... Nie, czekajcie, ja najpierw muszę to przeanalizować. Z tej platformy trampolinowej wskakujemy wtedy na tego większego i potem tymi rekinami. Dobra, czyli tak, słuchajcie, tutaj się odbijamy. Dobra, tutaj wlatujemy. Okej, i tutaj jesteśmy na tym dużym. Teraz możemy chwilę poczekać, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo tam jest meta. Tam już, słuchajcie, jest meta. Pytanie, czy ja mam przeskoczyć tam na te małe rekiny, czy jednak po tym grzbiecie? Moim zdaniem po tym grzbiecie. Inaczej, słuchajcie, nie da rady. To czekajcie, spróbujmy. Dobra, tutaj jak wejdę. Okej, a da się, widzicie, da się. Dobra, tutaj przeskoczymy. Okej, dobra. I teraz, słuchajcie, też na tego rekinka. Czekajcie, tylko muszę się tutaj dobrze... Muszę się dobrze odbić, gdzie ja jestem! Ty kurde bele! Naprawdę, gdzie ja w tym momencie jestem? Gra chyba nie przewidziała, że ja będę po tym skakał. No dobra, ale ja nie mam z tym problemu, słuchajcie. Zawsze jest to jakieś pole, słuchajcie, manewru. Spoko. Ważne, żebyśmy dali radę nadrobić, no nie? To dla nas najważniejsze. Kurde, ale zrąbany checkpoint. Można powiedzieć, że to jest taki trochę checkpoint, co? Tylko, że naprawdę przepotwornie zrąbany. Ojo, ale lipa tutaj była, słuchajcie. Ale lipa, no dobra, bardzo dużo czasu straciłem. Ale teraz już mniej więcej wiemy, z czym to, słuchajcie, się je. Więc może będzie trochę lepiej. Może, słuchajcie, będzie trochę łatwiej. Więc dobra, jedziemy. Tutaj, no właśnie, tutaj to jest trudne. Okej, czyli tak, jedziemy. Dobra, jedziemy, nie śpimy. Dobra, tutaj tak. To się zaraz przekręci, dobra, spoko. Okej, i teraz tutaj na ten. Teraz ten tutaj. Aj, jest trampolinka. Ale czy ta trampolina nam pozwoli się dostać na przykład tutaj aż? Nie, nie pozwala nam się dostać. Czyli musimy jednak na ten niższy na 100%. Dobra. Okej, on się tu przekręci i w takim razie tutaj, słuchajcie, się przekręca, ale spoko, to ogarniamy. Czyli tak, te klocki jak się tutaj kręcą, to nie są aż tak niebezpieczne. Dobra, okej, tutaj on się przekręci, dobra, damy radę. Tutaj siup, tutaj też musimy poczekać, aż on się przekręci. Dobra, siup, spoko. Okej, nie jest, słuchajcie, tak źle. Ostatni, patrzcie, ostatni klocek, dobra, siup. O kurde, ale stres, no naprawdę, musicie mi uwierzyć, słuchajcie, na słowo, że to jest gigantyczny stres, serio. Dobra, czyli tak, z tego lecimy tutaj na to. Oho, dobra, czy ja jestem w stanie to jeszcze nadrobić, słuchajcie, powinienem być w stanie? Nie, ratuj się, gościu,
Gościu, weź ty się. Czekaj. Czy naprawdę ja już z tego się nie uratuję? O kurde. Dawaj, dawaj, dawaj do góry, dawaj do góry. Nie! Nie! No nie! No przesada! No przesada, jestem tutaj! Dobra, ryzykujemy, słuchajcie. Robimy tutaj ten wentylator, no nie? Aha. Dobra, widzowie, robimy to. Let's go, let's go, let's go. Ej, ale to dalej nie działa. Brakuje nam dwóch skinów, więc kręcę pięciokrotnie. Słuchajcie, doszedłem maksymalnie daleko jak mogłem i potem sami widzieliście. Spadamy bez żadnego powodu. To śmigło nie działa. Siedziałem tutaj 2 godziny, słuchajcie, i tylko tyle udało mi się przejść. To jest masakra, to jest najgorzej zoptymalizowana mapa na całym świecie. Nie lubię tej mapy i naprawdę nie chcę na niej więcej nigdy grać. Ale coś czuję, że i tak będziecie chcieli, żebym w końcu przeszedł ją. Hello.